Jesteśmy w gospodarstwie rolnym pana Rejmonda Gąsiorka. Chciałam pana dopytać, jak pan zaczął swoją historię z gospodarstwem? Jak to się stało, że stał się pan hodowcą zwierząt, między innymi futerkowych, jest pan hodowcą bydła mlecznego? Proszę nam opowiedzieć swoją historię. No, moi przodkowie, moja rodzina i z ojca strony, z mamy strony, dziadkowie, pradziadkowie, wszyscy się zajmowali rolnictwem i właśnie tutaj, w tej miejscowości, w okolicy. No i ja w ogóle jako młody chłopak, bo ojciec mi zmarł, jak miałem 6 lat, pasłem krowy u sąsiadów za jedzenie. Także byłem zżyty z tymi zwierzętami cały czas. A pierwsza ferma w ogóle zwierząt futerkowych w Czerniejewie była założona w 1928 roku przez Skurzewskich, którzy tu mieszkali, ziemianie. I ona jest do dzisiaj, ta ferma, tylko już unowocześniona, bo to wszystko się zmienia, zwierzęta inaczej wyglądają. No i ja w latach 70. zacząłem od lisów, potem po jakimś czasie już pojawiły się norki, mieliśmy i norki, i lisy, a teraz już mamy od paru lat tylko same norki. Także zatrudniamy tutaj ludzi z okolicy, praktycznie z 2-3 powiatów, około 500 osób, cała rodzina pracuje, moja, 4 synów, małżonka, siostry, dzieci ich i tak dalej, także z samej rodziny to mamy około 20 osób zatrudniamy. A ogólnie 500? Ogólnie wszystkich około 500 osób, mamy ludzi no, z podstawowym wykształceniem, który nauczymy wszystkiego i oni bardzo dobrze to wszystko rozumieją, pracują. Praca jest lekka, nie jest jakaś praca siłowa, nie trzeba żadnych ciężarów tu dźwigać, niczego. I praktycznie ta okolica zna hodowlę, tak jak mówię, ona już jest tutaj od 90 parę lat w tym rejonie. Ja sam jestem hodowcą około lat 45, także zresztą Państwo tutaj widzą, bo mówią, że taka uciążliwość, muchy, smród i tak dalej, no ja jedną muchę trudno znaleźć, a w miastach jest więcej różnych gryzoni, much jak na fermie. A proszę mi powiedzieć, bo to widzę, że zwierzęta są akurat skarmiane. Jak to wygląda? Ile te zwierzątka jedzą? Skąd pan to bierze? Jak wygląda proces? Człowiek na przykład z kurczaka zjada tylko 20-25%, z ryby około 40%, a reszta jest zjedzona przez zwierzęta, zutylizowana, można powiedzieć, w taki sposób, że nie wydziela się żadnych gazów, żadnego spalania, dziury ozonowej, jak to nazywają, i one to w najbardziej ekologiczny sposób utylizują, nieuciążliwy dla środowiska. W ogóle nie ma drugiej takiej branży w Polsce czy na świecie, która potrafi uciążliwości po człowieku przetworzyć na produkt, czyli na skórę. Zwierzę zjada około na swoje życie potrzebuje 50 kg paszy, a wydala po sobie tego obornika, tak? Około 4 do 5 kg przez całe swoje życie, tak? Przez jeden rok, tak? I skóra jest wyeksportowana i w 100% waluta wraca do kraju. No nie ma drugiej takiej branży, którą no, trzeba w spalarniach, różnych innych rzeczach utylizować, a my to robimy. Tylko tu jest jeszcze druga sprawa, walka o rynek, o firmy utylizacyjne, im na tym zależy. Firma, no właśnie chciałam dopytać, a co się stanie, jeżeli wejdzie ustawa w życie i co się stanie z tymi wszystkimi odpadami, które Państwo przejmujecie, tak?
wykorzystujecie do skarmiania zwierząt? No to wszystko, rzeźnie, no odczuje to społeczeństwo, bo rzeźnie, fileciarnie ryb i innych będą to oddawać do zakładów utylizacyjnych. Zakłady utylizacyjne, jak będą sami na rynku, to zaraz podniosą ceny utylizacji, a teraz muszę powiedzieć, że my płacimy rzeźnią, fileciarnią za ten produkt. To nie są odpady, tylko to są uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, tak to się nazywa, kategorii drugiej i trzeciej. Ciągle jest inspekcja, pod kontrolą inspekcji weterynaryjnej, wszystko jest w najlepszym stanie, standardzie. My mamy fermy w Polsce, no można powiedzieć najlepsze na świecie, bo one były wszystkie w ostatnim, można powiedzieć, większość z nich w ostatnim dwudziestoleciu budowana, bo zachęcali telewizja, ministrowie, wszyscy zachęcali, programy rolnicze różne, żeby inwestować, rozwijać się i tak dalej. No a teraz jest odwrót wszystkiego. Ja tutaj mam około 300 studentów weterynarii na praktykach rocznie. Oni dzwonią i na uczelnię, bo niektórzy już pokończyli studia i obserwują to, co się dzieje. Dzwonią na uczelnię, dzwonią do nas, co się dzieje, bo oni tak wszędzie opowiadają, co widzieli. Mamy około 100 angielskojęzycznych z różnych krajów skandynawskich, nawet z Kazachstanu było kilku lekarzy. I oni są zdumieni, co w tej Polsce się teraz wyprawia, nie? Taka wspaniała branża światowa, która utylizuje uciążliwości po człowieku, ale finał jest taki, że to o pieniądze chodzi i na końcu społeczeństwo zapłaci, bo jak teraz rzeźnia będzie musiała zapłacić za utylizację, a to nie będą małe pieniądze, to będzie około 2000 od tony, tak? A same zwierzęta futerkowe zjadają w Polsce około 800 tysięcy ton. Także jak to się przeliczy, to wychodzą astronomiczne sumy i jak to doliczą i potem do produktu gotowego, do filetu, do kiełbaski, do tam wszystkiego, co człowiek zjada, zostanie to doliczone. Na każdej fermie zwierząt, nie tylko futerkowej, ale i koni, i bydła, i czody, jest taki szpitalik, tak zwany szpitalik izolatka, gdzie zwierzęta jakieś chore czy tam skaleczone się tam znosi. Tam lekarz weterynarii radzi, jakie leki, co opatrunki, i tam te zwierzęta są w takiej izolatce i jak wyzdrowieją, idą z powrotem w swoje miejsca na farmę. To też należy do dobrostanu, bo nie można powiedzieć, że hodowca się nie stara o swoje zwierzęta. Nie? No, jeśli nie będzie stosował dobrostanu, opieki weterynaryjnej, wszystkich szczepień ochronnych, to te zwierzę nie przeżyje, nie urodzi małych, no nie będzie tego finału, tego wszystkiego. A te zwierzęta, bo zarzucają też, że one uciekają na zewnątrz, zagryzają tam, no różne legendy już tu słyszałem. Ktoś chciał sobie auto wyremontować, widocznie, to przywiózł mi norkę, ale no nieżywą oczywiście, nie wiem, czy to była dzika, czy jakiś pracownik mu ją sprzedał zdechłą i mówi, że mu komputer w aucie przegryzła, oponę mu przednią przegryzła. Ja mówię, no ale co ja mam z tym wspólnego? No jakby mi pan to wszystko wyremontował. Ja mówię, ale to przesadził pan trochę. Bo my tu zostawiamy pojazdy na fermie w środku, te karmiarki, które tu karmią, traktor, ładowarka i jeszcze nigdy nie została przegryziona ani opona, one tu całe noce stoją. Jeszcze chyba jest pastuch dookoła. Tak, jest pastuch, jest dwóch strażników, którzy chodzą, tak, bo strażnicy to są i żeby woda była i no wszystko doglądają, ale też przed ludźmi. Oni się nazywają ekolodzy, a ja nazywam ich pseudoekologami, agroterrorystami, bo gdybyśmy takich ludzi nazywali ekologami, to my ubliżamy zwierzętom, bo oni z ekologią nie mają nic wspólnego. Lekarz weterynarii 5 lat studiuje, tak, z praktykami, ze wszystkim, a oni
dwa dni mówią, że przeszkalają tych, którzy chcą wchodzić legalnie na fermy i zabierać zwierzęta. Czy myśli pan, że wprowadzenie piątki dla zwierząt może spowodować tragedię wręcz w wielu gospodarstwach? Bo ci ludzie na pewno pobrali kredyty, żeby stworzyć ten dobrostan dla zwierząt, żeby utrzymać te rodziny. Jak to może się skończyć? No tu mamy fermy, które pracują kilkadziesiąt lat, tak? I dziadek hodował, ojciec, teraz syn. I ludzie są przerażeni, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ciągle zachęcano do rozwoju, do rozbudowy, jaka to wspaniała branża, 100% eksport. I teraz się to wszystko chce zniszczyć, nawet moje życie, 45 lat pracy i mojej całej rodziny, ale wszyscy hodowcy, jak tak byli zachęcani do inwestycji, nabrali dziesiątki milionów kredytów, tak? I teraz z roku, jak w roku każą zlikwidować i to jest w ogóle ktoś nierozumny. Minister rolnictwa, to jest dowód na to, co mówię, minister rolnictwa się z tym nie zgadzał, bo on zna rolnictwo, od dziecka się w tym obracał i nie zgodził się z tym, no to go wyrzucili, tak? Także to rozumni ludzie, jak na to patrzą, którzy rozumieją gospodarkę, to w ogóle to wszystko się nie zgadza, to bilans. A co stanie się z pana gospodarstwem, z tą hodowlą, jeżeli ustawa zostanie przegłosowana w Senacie, prezydent podpisze i co wtedy? Jak się skończy dla pana ta ustawa? No nic tu nie będzie, bo tu nie można nic, bo oni mówią, że przestawić się na coś innego. No ale na co my tu się możemy przestawić, a to są ogromne inwestycje. Jeśli bym miał stragan czy sklep z kwiatami albo z pomidorami, to się mogę w roku, bo nam dali rok, żeby się przebranżowić, to ja mogę przez rok z takiej sprzedaży, bo też są umowy do przodu, mogę się przestawić na inną, tak? Ale na przykład z tą hodowlą, no tu się na nic nie można, a do tego, tak jak mówiłem, miliony kredytów, umowy, kontrakty z domami aukcyjnymi, którzy jak teraz skórnie dostarczymy, a hodowcy mają na 3 lat, na 5 lat podpisane umowy, no to bankructwo kompletne, licytacja będą zabierać, tylko komu, nawet nie ma to komu sprzedać, bo kto kupi, jak jest zakaz, także to jest obłęd w ogóle, obłęd. A co stanie się z tymi ludźmi, którzy tu pracują? Bo widzimy, że jest sporo osób kręcących się tutaj po hodowli. No ludzie już są przerażeni w ogóle. Od jak dawna pani pracuje tutaj na fermie? Od 5 lat. W związku z tą nową ustawą, czy odczuwa pani jakieś lęki, czy... No boję się, wiadomo, że stracę pracę. Pracuję tutaj 5 lat, mam blisko do domu i później będę musiała coś nowego sobie znaleźć. A zadowolona jest pani z pracy tutaj? Tak, jestem zadowolona. Czy to, co mówią w telewizji o tym maltretowaniu norek, może pani potwierdzić? Zdarzają się tego? Nie. Nie, tu jest wszystko tak, no jak powinno być. Nie ma tak, żeby tam nad zwierzętami ktoś się wyżywał, czy pastwił, czy im robił krzywdę. Czyli co, trzymamy kciuki, żeby ustawa nie weszła? No trzymamy, tak. Żeby było wszystko dobrze. Przerażeni są nie tylko zwierząt futerkowych, ale w ogóle całego rolnictwa. Bo trzeba na to patrzeć inaczej. Zwierzęta futerkowe zjadają w różnych okresach różnie od 10 do 15% zboża. Tak? Drób prawie 100% zboża je. I teraz jeśli zlikwidujemy hodowlę zwierząt futerkowych, ubój rytualny to ograniczy niesamowicie, no to rolnik, który nawet nie hoduje zwierząt, tylko ma tylko na polach zboże sieje, nie będzie miał komu tego zboża sprzedać, bo kto je kupi? Bo to wszystko zwierzęta przetwarzają na produkt. Zresztą sprzedawać zboże na zagranicę to jest w ogóle bardzo zły pomysł, niegospodarcze,
bo to zboże powinno być przetworzone u nas, czy na mleko, czy na mięso, czy na skóry i wtedy jest jakiś, bo możemy spojrzeć ze świata, jak to wygląda. Afryka jest największym posiadaczem wszystkich jakby bogactw naturalnych. Złoto, rudy różne, brylanty, ropa naftowa. I społeczeństwo jest najbiedniejsze tam, tak? Bo nie przetwarzają, bo nie wolno sprzedawać surowców. A Japonia nie ma żadnych surowców, wszystko kupuje i przetwarza i należy do najbogatszych krajów na świecie, tak? I tak samo u nas powinno być, że powinniśmy nie sprzedawać zboża czy rzeczy nie przetworzone, bo mięso to już jest półprodukt, to już jest w połowie można przetworzone być, ale jeszcze porobić z tego wędliny, konserwy, różne inne rzeczy i dopiero wyeksportować, to wtedy jest finał, tak? Się ustosunkuje do takiego stwierdzenia aktywistów, że jesteście mordercami zwierząt? To jest w ogóle ani nieprzemyślane, ani nie ma w ogóle najmniejszego związku z tym, co robimy, bo pozyskiwanie skór, bo my nie zabijamy, my usypiamy zwierzęta i pozyskujemy skóry. To Unia Europejska wymyśliła, jak to ma być wszystko zrobione. Wszystkie kraje, gdzie jest hodowla w Europie, w Unii Europejskiej, a największym hodowcą jest Dania, produkuje 3 razy więcej od Polski, a jest 5 razy mniejszym krajem, tak? I nikomu tam nie przeszkadza. I jeszcze są najlepsi w trzodzie chlewnej, w rybołówstwie, w przetwórstwie rybnym. I Unia Europejska określa, jak te zwierzęta mają być pozyskiwane, czyli jest tlenek węgla, czysty gaz, to zwierzę jest wkładane do specjalnej skrzyni, no i po 2 minutach, po minucie zasypia i jest koniec. No nie ma drugiej takiej ekologicznej w ogóle pozyskiwania w ogóle ze zwierząt produktów, czy nawet mięsa, czy skór, czy ryb, tak? No rybę też się na haczyk i wbija się i ryba męczy się i... No. Mówią o Was też, że jesteście trucicielami środowiska. Tutaj widzę akurat tu już zebrane obornik tych zwierząt. No na jesieni właśnie zbieramy obornik zawsze. Na jesieni zbieramy obornik, no to jest obornik, jak widać, nie ma żadnych wycieków, ścieków, wszystko jest suche. Na słomie. Używacie to na swoich polach? Tak, no tylko na swoich polach używamy. I przez to, że używamy obornika od bydła i od norek, to tylko w naszym gospodarstwie kupujemy rocznie około 3000 ton nawozów sztucznych mniej. Czyli oczyszczamy środowisko, bo zwróćcie Państwo uwagę, że nie mówi się, że nawozy sztuczne, chemia, że zatruwają środowisko, tylko natura. Natura zatruwa naturę, tak? To w ogóle w głowie się nie mieści, a tym wszystkim rządzi kasa, nie? Tak. Rozumny człowiek to wie, o co tu w tym wszystkim chodzi, że tu koncerny różne, a w ogóle jeszcze nie polskie, pracują na to, żeby Polska była
importerem żywności, a nie eksporterem, bo nas jak brali do Unii, to myśleli, że będziemy wielkim rynkiem, gdzie będą oni swoje produkty, rynkiem zbytu, tak? A my staliśmy się wielkim eksporterem żywności. W ostatnich 10 latach to Polska się bardzo, bardzo rozwinęła. Należy prawie w każdej branży rolnej do czołówki wszystkich, można powiedzieć, kierunków, produktów, nie? Czy zwierzyny, trzody, czy bydła, czy produktów mlecznych, także... Czy wierzy Pan, bo tam wspomniał Pan, że Dania jest jednym z największych producentów zwierząt futerkowych chyba na świecie, tak? Na świecie, na tak. świecie. Czy wierzy Pan, że jak zamkną tą branżę w Polsce, że to nie zostanie przejęte przez inne rynki typu właśnie Dania? Tak, tak, no oni już się cieszą. Już mam telefony z Danii, podglądają, słuchają. Tam dużo zresztą z Polski pracowników też pracuje. I no już zacierają ręce, co będzie, tak? Że pustki nie będzie, to od razu kto inny w to wskoczy. Podobnie będzie pewnie z mięsem wołowym, tak, tak. No czy z drobiem. No już są problemy, już bardzo ceny spadły drobiu, mięsa wołowego tak samo, cielęciny, także to już widać, a jeszcze nie wprowadzone. A jak wprowadzą, no to rolnicy naprawdę będą samobójstwa popełniać. No bo banki od razu, egzekucje i to... Odbywają się teraz protesty rolników. Myśli Pan, że one przyniosą jakiś efekt? No mamy nadzieję, że jeszcze ci, co wydają decyzje, przemyślą, zaczną myśleć o gospodarce polskiej, o ludziach, którzy w tym pracują i o pracownikach, i o właścicielach, i o tym wszystkim, co mówiłem, i o kredytach, które są w bankach. Bo tutaj nawet z żadnymi odszkodowaniami się to nic nie nadrobi, bo co teraz na takiej farmie, co tu teraz robić? Myśli Pan, że żadna rekompensata nie jest w stanie usatysfakcjonować Pana? Nie, żadna rekompensata, bo ja tu całe moje życie, tu jest 45 lat mojej pracy na własny rachunek, tak? Wspominał Pan też tutaj, że są pracownicy, którzy pracują 30 lat. I więcej. Mój szwagier pracuje ze mną 37 lat. Od 83 roku, czyli 37 lat, tak. 37 lat pracuję. Boli to Pana, że tak rząd postępuje? Moi synowie wszyscy, mam syna lekarza weterynarii, ekonomistę, agronoma, najmłodszy synów, czwarty, teraz kończy technikum rolnicze, w przyszłym roku też pójdzie na agronomię. Wszystkich tutaj ukierunkowałem w rolnictwie, a tu się robi tragedia. Ludzie nieodpowiedzialni, niemyślący, nieznający rolnictwa. Już słyszałem, że będą niektórzy samobójstwa popełniać, bo to ludzie, którzy to ustanawiają, oni nie rozumują, w ogóle nie wiedzą, jaka to jest tragedia dla tych wszystkich ludzi. Dla dzieci, dla wnuków, dla... Pokolenia. Całe pokolenia zaangażowane. Tak jak mówię, hodowla w Polsce jest ponad 100 lat. I nikomu to nie przeszkadzało, a dzisiaj... Nikomu też nie przeszkadza noszenie kurtek skórzanych, butów czy pasków. Tak. Ekologia. Mówią, że plastik to ekologia, a naturalne to jest uciążliwość. Nieekologiczne. Ostatnio powstał komitet strajkowy. Wśród postulatów, które są skierowane do rządu, są między innymi te, które mówią o tym, żeby odwołać obecnego ministra rolnictwa, pana Pudę. Kolejny postulat to jest, żeby zaprzestać opracowywania tej ustawy do momentu wygaśnięcia COVID-u. I kolejny przeprosiny Jarosława Kaczyńskiego rolników. Myśli Pan, że któryś z tych postulatów zostanie spełniony, czy może wszystkie zostaną spełnione? No jeśli uważam, że jeśli w ogóle rządzący by chcieli w ogóle uzdrowić sytuację i jakąś gospodarczo popatrzeć na to wszystko, to wszystkie te trzy postulaty powinny być spełnione, tak? I ja osobiście jeszcze bym mówił o przywróceniu poprzedniego ministra, bo poprzedni minister się
wywodzi z rolnictwa, żył cały czas w gospodarstwie i wie, co mówi i wie, co robi. Tak? Także według mnie to był najlepszy minister po wojnie, jak ja tylko pamiętam. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak według Pana będzie wyglądało rolnictwo w Polsce po wprowadzeniu ustawy piątki dla zwierząt? W obecnej formie, taką jaką ona teraz jest. To rolnictwo, które aż trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli to będzie, jeśli to wejdzie, to raz, że wypadniemy z eksportu, bo jak się zwalcza hodowle wielkofermowe, w ogóle rolnictwo profesjonalne, dobrze zorganizowane, to nie będziemy konkurencyjni w produktach, bo takie rolnictwo, jak się chce wprowadzić, będzie drogo produkować i po prostu no, ekonomia wykluczy z tego wszystkiego. A rolnicy, bo w ogóle słyszałem dużo wypowiedzi rolników, to już nie proszą o pomoc, tylko proszą, żeby im nie przeszkadzano. Bo w ich interesie jest właśnie prowadzenie rolnictwa na najwyższym poziomie i dbania o zwierzęta, o całą opiekę weterynaryjną i wszystko z tym związane. Także myślę, że no, rządzący powinni jeszcze to wszystko przemyśleć. I tak już na zakończenie chciałam się zapytać, jak pan myśli, dlaczego ustawa piątka dla zwierząt została w tak błyskawicznym tempie przegłosowana w Sejmie? No to zostało tak szybko wprowadzone, żeby nawet ci, którzy podnoszą rękę do góry, nie zdążyli przemyśleć tego. Bo dużo posłów, z tego co ja słyszałem, bo mam kontakty z niektórymi, to żałowało potem tego, co zrobili, bo oni tego nawet nie przemyślali, dlatego to było i w nocy, i przez parę godzin. Ale jak można całą gospodarkę rozwalać przez parę godzin w nocnych jakichś głosowaniach, no to w ogóle się w głowie nie mieści. Kto tą Polską teraz rządzi, kto w ogóle niezorientowany, dlatego chyba usunięto ministra rolnictwa, żeby nie mówił, nie podpowiadał, tylko ludzie mają być nierozważni, nierozumni, co nie rozumieją w ogóle rolnictwa ani gospodarki. Panie Rajmundzie, dziękujemy bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że dorobek Pana życia, te 45 lat, które Pan włożył, zostanie zachowany, że te wszystkie miejsca pracy, które ludzie tutaj mają, zostaną zachowane i że to się potoczy jednak w odpowiednim kierunku. No zobaczymy. Chciałbym dożyć. W życiu nie myślałem, że dożyję takich czasów, że się będzie rozwalać polskie rolnictwo. Bo tak jak mówiłem już na początku, że byłem zachęcany do eksportu, do budowli, do tworzenia. I jak to wszystko w Polsce się rozwinęło, my jesteśmy Polska trzecim na świecie producentem. Podejrzewam, że w Chinach nie wiadomo jak tam będzie z hodowlą, bo tam rzeczywiście nie ma dobrostanu, nie opiekują się zwierzętami tak jak trzeba, bo objechałem całe Chiny, mnie tam zapraszali, różne fermy zwiedzałem. I takich standardów jak w Polsce to nie ma nigdzie na świecie. Nawet duńskie fermy nie są tak nowoczesne, dobrze zorganizowane jak w Polsce. Zwierzęta mają, można powiedzieć, na dobrym poziomie, ale fermy są stałe, przestarzałe. Tam nie jest to tak, jak to się widzi. Nie? W Polsce są fermy najlepsze na świecie, najlepiej zorganizowane. Największy dobrostan dla zwierząt, tylko jak zapraszam nieraz decydentów, czy posłów, czy komisja rolnictwa miała przyjechać, to nie przyjadą, bo by musieli zmienić zdanie, jakby to wszystko zobaczyli, tak? Zresztą pani redaktor widzi tutaj miliony much, smrodu, wszystkiego i no właśnie tego nie widzę. W głowie się to nie mieści, tak? Także smutno, że tak się to wszystko rozwala, rozbija. No. Albo musimy być ciągle pod jakimiś zaborami, kto inny nami rządzi. Bo teraz będzie rządzić ekonomia, bo teraz już nie będzie wojen na czołgi, na karabiny, tylko wojny ekonomiczne. I jak będziemy mieć takich ludzi, co rozwalają najlepszą naszą gospodarkę, w zeszłym roku 40 miliardów euro eksportu, to nie ma żadnej drugiej takiej branży w Polsce, która potrafiła
taki eksport zrobić w roku. Także ja tego nie rozumiem w ogóle i smutno mi jest bardzo. No i mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się i że rządzący pójdą po rozum do głowy i inaczej skonstruują ustawę. No pierwsze to, żeby było widać, że chcą lepiej, to powinni przywrócić ministra, który do tej pory funkcjonował i zarządzał rolnictwem. Mówimy o Krzysztofie Janie Ardanowskim. O Krzysztofie Ardanowskim, tak. Także on mówił i do rzeczy. Dzisiaj nowi, to w ogóle się nie rozumie, co oni mówią. Oni nie rozumieją w ogóle rolnictwa. To są urzędnicy, co dzisiaj będzie ministrem rolnictwa, a za pół roku może być górnictwa. Także to w ogóle nie ma nic wspólnego z rolnictwem.